76, numer listy wyborczej prezesa Morawskiego. Czy tak się stanie? To jest dodatkowym bodźcem teraz dla zawodników i dla publiczności, bo wszystko inne jest rozstrzygnięte. Przedostatni, 14 wyścig dnia. Wspaniale startują. Tutaj dochodzi do kolizji. Niesamowita kolizja dwóch zawodników. Leży najbardziej poszkodowany w tej kolizji Mirosław Korbel. Mirosław Korbel na torze. Obok niego Jan Połubiński. Bardzo niebezpiecznie starli się motocyklami, wchodząc w pierwszy łuk. Są już lekarze przy zawodniku. Na trybunach ciszej, bowiem wszyscy pragną, by ten mecz dokończył się szczęśliwie, by nikt nie odniósł kontuzji. Jest nadzieja, że Mirosław Korbel o własnych siłach opuści tor. Stał i otrzymuje wielkie brawa od publiczności. Publiczność cieszy się, że temu sympatycznemu zawodnikowi nic się nie stało. Zadowolony na pewno jest Mirosław Korbel, że tak to się skończyło, bo mogłoby przecież być znacznie gorzej.